Przylądek nadziei, w którym jesteśmy, to miejsce szczególne. My chcemy nieść nadzieję wszystkim dzieciom potrzebującym pomocy i to dzieciom potrzebującym pomocy nie tylko na Dolnym Śląsku, ale w całym kraju, a może i niebawem również w okolicy. Kiedyś białaczka była wyrokiem. W tej chwili jest to choroba, którą możemy leczyć, leczyć dobrze, a dzięki nowym technologiom być może wyleczyć wszystkie dzieci. No jestem niezmiernie szczęśliwy, że Przylądek Nadziei dołączył do tych nielicznych ośrodków w Europie, które już prowadzą terapię CAR-T u dzieci. Nadzieja. To jest Przylądek Nadziei. Wchodząc tutaj, każda z nas ma nadzieję, że wyjdzie stąd z dzieckiem. Pacjentami Przylądka Nadziei jesteśmy od zawsze. Odkąd Przylądek istnieje, leczymy się 7 rok, a mój syn ma lat 11, więc szpital jest jego pierwszym domem, a do swojego domu rodzinnego jeździ w odwiedziny. Zmodyfikowana genetycznie komórka limfocyt T po pierwsze w sposób celowany zabija komórkę białaczkową, a po drugie jest w stanie przetrwać wiele tygodni, miesięcy, a może i w przyszłości lat u pacjenta poddanego terapii CAR-T, a więc zapewnić mu remisję, a może nawet pełne wyleczenie, bo o to nam przede wszystkim chodzi. Te komórki zostają namnożone w laboratorium, a więc liczba tych urządzeń do zabijania, mających tą licencję do zabijania, tych komórek do zabijania, jest zdecydowanie większa niż pierwotnie. Dzięki temu tak naprawdę dostajemy worek pełen komórek, wysyłając tak naprawdę, czy pobierając tylko woreczek komórek. Mam tu wiele przypadków cudów, gdzie ta walka naszych lekarzy spowodowała, że stał się cud, że dzieci żyją, a nie miały szansy, więc ja żyję z tą myślą, że u nas ten cud się wydarzy. Dzisiaj mamy nową szansę. Dzisiaj jest na rynku dostępny CAR-T i jak dobrze pójdzie, Olek będzie pierwszym pacjentem w Przylądku Nadziei leczony tą metodą. Jesteśmy teraz już po pobraniu pierwszych komórek u pierwszego pacjenta, czyli to jest jakby pierwszy etap. Kolejny, drugi etap to wysłanie tych komórek do laboratorium i ich modyfikacja genetyczna. Trzeci etap, wydaje mi się, że najtrudniejszy, to jest podanie i potem opieka nad pacjentem po podaniu komórek CAR-T, ponieważ wiąże się to z pewnymi objawami związanymi z tym niesamowitym atakiem komórek na komórki białaczkowe. Mój syn to mały terminator. On był 2 razy na OIOM-ie. Ja wiem, że on jest na tyle silny, że sobie poradzi.